Drodzy przyjaciele, obserwatorzy, hejterzy, zostałem zaproszony przez doktor Omnibus na to, żeby na ich stronie, na ich fanpage'u poprowadzić mały live'ik o tym, jak to wygląda w UK. Oczywiście wielu z was mieszka w UK, bo widzę po nazwiskach i imionach. Wielu z was wie, jak to wygląda, chociaż każde borough, czyli województwo, może się bardzo, bardzo dużo różnić od tego, jakie procedury i jak to wszystko wygląda. Na przykład sama Szkocja jest ogromnie różna od tego, co się dzieje w edukacji angielskiej. Szkocja ma swoje takie specjalne coś, co się nazywa Curriculum for Excellence. I na tej podstawie edukuje dzieci. To jest taki dokument państwowy Ministerstwa Edukacji, który obowiązuje, wedle którego nauczyciele, psycholodzy, może nie psycholodzy, pedagodzy, miałem powiedzieć, pracują. Jest to obszerny bardzo dokument. Jak studiowałem, słuchajcie, pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną, no to taki, słuchajcie, dokument. Ale bardzo, bardzo łatwo się przez niego przechodzi, przebija i bardzo, bardzo łatwo się go używa. Jest on naprawdę świetnym dokumentem, może kiedyś wam pokażę. Mam nadzieję, że będzie mi dane napisać o nim na blogu. Tak więc, no, słuchajcie, 13 osób jest. Powiedzcie mi na początek, widać, słychać, ok? Macie jakieś pytanka w ogóle? Zacznijmy może nawet od tego, że możemy zacząć od pytań. Bo czemu nie, nie? Jak macie jakieś pytania, to na bieżąco, żeby później wam nie umknęły. No, dziwne to dla mnie troszeczkę. Taki live'ik na czyjejś stronie, ale super, super. No i co? Jesteście gotowi? Można zaczynać? Zatem zaczynam nasz program już. Korek, napisz coś, co? Chociaż ty w pracy pewnie jesteś, nie? Nie, dzisiaj środa, to pewnie. Masz wolne. Słuchajcie, dobra, nieistotne. No i co? Jak wygląda opieka, witaj Barbara, jak wygląda opieka dziećmi z autyzmem w UK? No to może powiem wam tak, że u nas diagnozuje się dopiero od trzeciego roku życia. Cześć Agnieszka. Niestety jest to prawie tak ustanowione, więc no nie ma możliwości dostać jakiejś tam przed trzecim rokiem życia diagnozy. Oczywiście prywatnie można. Dlatego wielu z nas jeździ do Polski. No wiadomo, ma to konsekwencje takie, że później wykryty autyzm no to strata czasu, prawda? Czy live będzie zapisany? Na pewno tak, ale wolałbym, żebyś mnie oglądała na bieżąco, nie? Nieistotne. No, tak więc autyzm tutaj się diagnozuje po trzecim roku życia. Oni uważają, że dziecko do trzeciego roku życia jeszcze może się rozwijać w jakikolwiek sposób. Wiadomo, że się rozwijam całe życie, ale że jeśli te zachowania mogą przybrać inną formę, oni uważają, że do trzeciego roku życia jest ten okres taki wyczekiwania i oni wyczekują na to, żeby to wszystko się potwierdziło. I tak, no wiadomo, no, autyzm autyzmowi nierówny. Jak mnie uczono na studiach, jeśli znasz jednego autystę, to znasz tylko jednego autystę. Tak to wygląda, bo jednak wiadomo, spektrum jest szerokie jak tęcza, nie? Zawsze tak tłumaczę. I tutaj ludzie na początku tej tęczy, Asperger, na końcu bardzo głęboki autyzm z różnymi sprzężeniami, z opóźnieniem rozwojowym i tak dalej. Dziękuję doktor Omnibus za odpowiedzi. Tak więc tak to wygląda. W przedszkolu na przykład, powiem na przykładzie mojego syna, bo ja tu się nie będę odwoływał do innych przykładów w zasadzie. Nasz syn, gdy przyjechaliśmy tutaj, bo mieszkaliśmy wcześniej w Londynie, zapisaliśmy go, słuchajcie, do przedszkola, to no, w przedszkolu dostał opiekunkę 1:1. Różnie to wygląda. To też wszystko kwestia indywidualna. Jeśli dziecko jest wymagające, tak jak to się mówi, challenging, czyli ma generalnie jakieś trudniejsze zachowania, więc często dostaje 1:1. Jeśli jest na przykład dwójka autystów w danym przedszkolu, które jest
całkiem dobrze funkcjonująca, to często się zdarza tak, że na tą dwójkę jest przypisana jedna osoba, ale z tego, co się orientuję, z tego, co widzę, to jednak jest to zazwyczaj jeden na jeden. Dzień dobry, Mario. Jak przebiega proces diagnozy? Okej, no generalnie zaczyna się od lepszego, pierwszego kontaktu. Często jest tak, że w przedszkolu na przykład nauczycielka, tudzież ktoś daje rodzicom daje znać, coś tam sugeruje, żeby oczywiście się udać do lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz pierwszego kontaktu to, jeśli dobrze pamiętam, to przekazuje dalej i pediatra. Generalnie sama diagnoza wygląda tak, no jest umówiona data, idzie się z dzieckiem do przychodni, do ośrodka takiego specjalistycznego i jest psycholog dziecięcy, psycholog edukacyjny. Tam parę jest osób, minimalnie chyba tam 3 osoby. Ja, wiecie, mam słabą pamięć do nazw, ale wiem, że to były te 2 osoby, na pewno plus trzecia, nie wiem, czy psychiatra, czy coś takiego i chyba logopeda też. I oni w tym mają swój pokój i ja tam byłem generalnie, siedziałem z Maxem, oni ze mną rozmawiali w tym samym czasie, obserwowali Maxa. Tak więc tak to wygląda. I no, jak wiadomo, każdy z nich ma swoją robotę do zrobienia. Tak więc oni oceniają i to jest bodajże, jeśli dobrze pamiętam, wypisują później raport. I wiecie co, jest takie fajne coś w tym samym curriculum for excellence. Nazywa się to GIRFEC w skrócie. To jest część aktu, w sensie aktu prawnego, Scotland Act z 2012, generalnie dotyczący właśnie dzieci. I GIRFEC jest to coś, o czym pisałem na blogu, słowo na /blog. I to jest jedna z funkcji, którą często używamy pracując z dziećmi niepełnosprawnymi, tudzież z dziećmi, które potrzebują jakiejkolwiek pomocy, niekoniecznie niepełnosprawnego. I to jest skrót od Getting It Right for Every Child, czyli Getting It. No, zróbmy to dobrze, tak żeby dziecku było dobrze, czyli centrum to dziecko. I wszystko to, co generalnie się dzieje wokół dziecka, jest skierowane ku dziecku. Tak więc wiecie co, fantastycznie jest to, że ten dokument i wszystkie assessmenty robione, czyli jak nam na przykład robili assessment Maxa i w przedszkolu był wiadomo, bo wszyscy wokół, którzy są z naszym Maxem, współpracują, czy to było wtedy przedszkole, czy teraz szkoła, czy to są lekarz GP, czyli tego pierwszego kontaktu w Polsce, czy pediatra, czy ktoś, co się nazywa health visitor, czyli to jest osoba, która przychodzi do domu rozmawiać o potrzebach rodziny dziecka. Czy też nawet jeśli na przykład w jakichś tam rodzinach są przypadki, gdzie jest opieka społeczna i tak dalej, coś się dzieje, nie tylko coś się dzieje, ale ci wszyscy profesjonaliści są włączeni do tego dokumentu. Oczywiście rodzice przede wszystkim też. I to jest tak, że jeśli my opowiadamy coś, mówimy o tym, jak się Maksym zachowuje, czy mamy jakiś assessment, który przeprowadzają i spisują to wszystko, są tak zwane minutki, nie? Czy minutes. I wiecie, co jest fajne, że nawet jeśli ktoś nie będzie na takim spotkaniu, on doskonale będzie wiedział, co się dzieje, bo jest cała lista e-mailowa, która mówi, kto jest involved, czyli kto ma związek z tym dzieckiem, kto z nim współpracuje, kto jest zaangażowany w pracę z tym dzieckiem. Terapeuci, nauczyciele, przedszkolanki, asystenci, wszyscy pedagodzy, psycholodzy i tak dalej, oni są wszyscy tam, więc kiedy jest to spotkanie, później są spisywane te rozmowy, te wszystkie fundamenty działania i tak dalej. To jest wszystko rozsyłane przez ten dokument do każdego, więc nawet jeśli ktoś nie może wyjść, bo wiadomo, różnie bywa, ten dokument jest. Co robi ten dokument? Ten dokument sprawia, że sytuacja dziecka jest jasna i taka sama, klarowna dla każdego. Generalnie wszyscy wiedzą, co się dzieje, wszyscy są doinformowani. A przede wszystkim dla mnie to było coś pięknego, gdzie ja nie musiałem, ani moja ekspartnerka, nie musieliśmy tego wszystkiego powtarzać raz za razem wszystkim ludziom, którzy byli powiązani z naszym synem, z jego edukacją.
Tak więc GIRFEC, czyli Getting It Right for Every Child, jest fantastyczną opcją generalnie. Centralizuje wszystkie działania, gdzie w całym środku, w samym jądrze jest to dziecko, któremu chcemy pomóc, które ma jakieś tam zaburzenia. Bo to nie chodzi tylko o autyzm, to są generalnie, to jest dokument, który sprawia, że dziecko jakiekolwiek, jeślikolwiek w edukacji jest w centrum. W szkole na przykład też jest trochę inaczej. Ja powiem wam, że no ja nie mieszkam w Polsce już 12 ponad lat i wiem, że macie różne terapie krakowskie, takie, siakie i tak dalej. Tutaj wiecie co? Nie będę wam mówił, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Już to zakładałem wcześniej, bo ja nie wiem, jak jest w Polsce, nie mieszkam tam tyle czasu już. To są, wiecie, różne opinie, każde dziecko jest inne, podejście musi być indywidualne. I to jest fajne, że tutaj, jako słowa, nie wiem, terapia, jak u was macie terapię, jako tako nie jest brane pod uwagę. Tego słowa się jakoś nie używa. Generalnie się mówi praca, edukacja i tak dalej. To są takie bardzo scentralizowane słowa, jak to w szkole. Ale całe podejście do dziecka, słuchajcie, jest dla mnie niesamowite, bo jest child-centered approach, czyli że no, dziecko jest centrum, jak już wcześniej mówiłem. To jest generalnie niesamowite. Co ja jeszcze wam mogę powiedzieć? Tak więc, no i później generalnie, jak już mówiłem o diagnozie, spotykają się ci wszyscy specjaliści, diagnozują dziecko. I co wtedy? Kiedy już się ma diagnozę, generalnie my otrzymaliśmy zresztą ja to opisuję w książce, przed diagnozą było mi ciężko gdziekolwiek się dostać, po jakąkolwiek pomoc, jakąś poradę. Oczywiście z poradami jest inaczej, bo powiedzieli mi, słuchaj, jak się już zdiagnozujecie, to pójdźcie tu, zadzwońcie tu i tu, czy wyślijcie maila. Jest ogromna ilość organizacji pozarządowych, organizacji charytatywnych, które pomagają generalnie. I wiecie, co fajne jest to, że oni przychodzą do domu, czy dzwonią, czy zależy od organizacji i jest ta pomoc. Rodzic, mam wrażenie, że ja tak odczułem, nie byliśmy zostawieni samemu sobie i to było fantastyczne. Wiecie, no ja jestem ojcem, który no, tak zwany ma hands-on, nie? Czyli ja w tym siedzę, ja działam i ja naprawdę, wiecie, no chcę dla moich dzieciaków być wzorowym jakimś tam role modelem i zawsze byłem tego zdania, że muszę brać czynny udział w tym wszystkim, więc ja byłem osobą kontaktową zazwyczaj. Tak więc kontaktowali się z nami, ze mną, rozmawiałem, jakie są nasze potrzeby i tak dalej, proponowali, wiecie, no, dawali adresy miejsc, gdzie możemy z dzieckiem wyjść, o, wszystko. Od tego, że dostawaliśmy też darmowe pieluchy, na przykład w Szkocji ogólnie, nie wiem, czy wiecie, w porównaniu do Anglii, dwie rzeczy są darmowe, takie totalnie darmowe. Edukacja, czyli można skończyć uniwersytet nie płacąc za niego. Dodatkowo państwo ci opłaca, nie wiem, pomaga ci w mieszkaniu i tak dalej, opłaca ci czesne po to, żebyś nie chodził do pracy, a się skupił na nauce. I druga rzecz, która właśnie w tym wypadku, jeśli mówimy o pieluchach i tak dalej, polski, jak to się nazywa, NFZ, czyli wszystko jest za darmo generalnie. Dostajecie receptę u lekarza pierwszego kontaktu, idziecie do apteki, pokazujecie ją, podpisujecie i dostajecie lek. Nie płacicie ani grosza. To było dla mnie szokiem, ja nie wiedziałem o tym, jak przyjechałem. Tak więc proszę się jeszcze nie pakować, słuchajcie. Żartuję. No, tak więc no, dostaliśmy dużą pomoc, właśnie dzwonili z telefonem z NFZ-u, jak to się u was mówi, znaczy z NHS, z pytaniami, jakie pieluchy potrzebujemy. Przysłali nam darmowe pieluchy, dały dwa kartony. Na szczęście się okazało, że Max się odpieluchował w tym czasie, więc oddałem, pamiętam, pieluchy z powrotem. Co jeszcze, co jeszcze? No, jeśli chodzi o taką pomoc stricte finansową, jest dosyć no, są generalnie pieniądze na dziecko. Dziecko niepełnosprawne w wieku 3 lat dostaje już pierwszą jakąś taką, jest to DLA, czyli Disability Living Allowance, czyli taka dodatek na niepełnosprawność. Powiem wam szczerze, że nie chciałbym może jakiś sum wrzucać, bo nie pamiętam nawet. Zawsze to było w ten sposób, że no, z racji tego, że moja żona, małżonka, eks-małżonka zajmowała się domem i dzieciakami, w sensie była w domu, ja pracowałem zazwyczaj, zawsze fizycznie, w sensie fizycznie zawsze pracowałem, nie było mnie w domu, więc to wszystkie pieniądze na niej. Ale to jest w okolicach miesięcznie, czekajcie, że mam 60 funtów tygodniowo. Dodatkowo jest taka forma, z tego co mi się wydaje, w Polsce macie chyba zasiłek pielęgnacyjny, czy coś tam takiego.
Tu jest Care is Allowance, czyli opiekuńczy, o, dodatek opiekuńczy. I słuchajcie, to jest, jeśli dobrze pamiętam, też w okolicach 60 funtów tygodniowo. Tylko że różnica jest taka, żeby dostać ten zasiłek, w sensie nie żeby dostać, żeby dostać ten zasiłek, po pierwsze trzeba, słuchajcie, być opiekunem tego dziecka przez co najmniej chyba 40 godzin w tygodniu, nie? Tak więc no każda mama czy każdy tata jest, ale oczywiście to nie musi być rodzic, to może być babcia, nawet znajoma, jeśli chodzicie do pracy, jak ktoś się zajmuje, to może ten zasiłek dostać z tego, że się zajmuje tym dzieckiem. I ma możliwość oczywiście także podjęcia pracy, bo to nie jest tak. W Polsce z tego, co się orientuję, to macie tak, że nie możecie, ale że macie albo bierzecie ten zasiłek, albo go nie bierzecie i idziecie do pracy. A tutaj jest tak, że osoba, która pobiera ten zasiłek, ma słuchajcie, możliwość dorobienia sobie tak naprawdę na pół etatu jeszcze, do 100 chyba, 110 funtów tygodniowo, jakoś tak, nie? Tak więc, no, słuchajcie, no... Tak samo sam zasiłek dla tak zwana DLA, czyli to jest taka jakby renta dla dziecka niepełnosprawnego, jest podzielona też na poziomy, w zależności czy a dziecko na przykład chodzi, czy ma problemy z chodzeniem, jak ciężki jest, czy choroba, czy niepełnosprawność, bo to nie chodzi tylko o autyzm. Cześć, Daria. Tak więc to są trzy poziomy, średni, niski, średni, wysoki i tak więc właśnie dlatego tam się zbiera komisja, wypełniacie papiery, wcześniej wysyłacie. Wiecie, to jest fajne, co mnie bardzo zaskoczyło, że dziecko od 3 lat, jak Max już miał diagnozę, żeśmy wysłali te papiery, no to do 5 roku życia bodajże, czy też z tego, nie pamiętam nawet, ale jakoś tak, że miał na to na 2 lata, czy coś takiego. I koniec tematu generalnie. To nie jest tak, że oni przyjeżdżają, zrobicie jakieś komisje lekarskie, nie, wypisujecie generalnie, mają numery kontaktowe, nie wiem, nauczycielki czy przedszkolanki, pani w przedszkolu, ludzi, którzy pracują z tym dzieckiem właśnie przez ten dokument. Jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości, mogą do każdej z tej osoby zatelefonować, napisać maila i powiedzieć, słuchajcie, jak to wygląda, bo rodzic mi napisał tutaj, tu tak, 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 tak. A ja bym chciała się od was, chciałabym się od was dowiedzieć, czy to jest rzeczywiście tak. I oni podejmują decyzję dosyć szybko. Nawet miesiąc czasu czekaliśmy, podejmują decyzję, jaki poziom i jakie wpłaty generalnie. Oczywiście, że autyzm nie jest chorobą, ale mówię ogólnie o tym, że dzieci dostają w Wielkiej Brytanii pomoc, czy mają choroby, czy mają autyzm, czy mają zespół Downa. Ogólnie mówię o tym, że takie coś się dzieje. Oczywiście, że autyzm nie jest chorobą, nie? Monika, o czym to ja mówiłem, tak więc tak. Później, słuchajcie, jest tak, że jak dziecko przekracza ten 5 czy 7 lat, już nie pamiętam, to znowu wysyłają ten papier. Tylko, że ten papier jest taki, że wysyłają go to samo, identycznie, się pytają, czy coś się zmieniło i tak dalej. I z tego, co pamiętam, że chyba do 25 roku życia jest... Nie, czekajcie, mamy teraz 2017, tak, to chyba do 16 roku życia dziecko w ogóle nie musi być... Nie, to nie jest tak, że co rok trzeba to odnawiać generalnie, tylko że po prostu do 16 roku życia, bo później to się zmienia z DLA, to się teraz nazywa Personal Independent Payment, czyli osobista opłata i bycia niezależnym, tak? Czyli dziecko już jak jest na przykład szansa jest, że jest niepełnosprawne, ale na tyle sprawne mentalnie, intelektualnie, że sobie może sama radzić, to wtedy nie wiem, może się wyprowadzić i wtedy dla niego to jest PIP, właśnie Personal Independent Payment, żeby pomóc jej w niezależności i w codzienności. Tak więc tak to wygląda. No szkoły specjalne, jeśli mówimy o szkołach specjalnych. W Edynburgu na przykład szkoły specjalne są, nazwałbym to profilowane. Nie ma tak, że wrzucają do... Przepraszam, czytam po prostu Monikę. No, oczywiście każdy wie chyba, co to jest autyzm, nie? Istotne. Szkoły są profilowane. Każda szkoła ma jakiś tam profil. Nie jest tak, że wrzuca się dzieci z zespołem Downa, z zespołem, z ciężkim autyzmem, z innymi niepełnosprawnościami czy chorobami do jednej szkoły. Starają się to profilować. Także na przykład jedna ze szkół, w której ja pracuję, w szkole z najtrudniejszymi przypadkami autyzmu. Nie? I opóźnienia rozwojowego i deficytem rozwojowym. Tak więc, no, słuchajcie, do nas trafiają dzieciaki. To jest taka, że źle to bym nazwał, szkoła ostatniej szansy, bo to nie o to chodzi. Szkoła jest fantastyczna, dzieciaki są fantastyczne.
Dużo, dużo ciężkiej pracy wkładamy w to. Dzieciaki są często mają różne sprzężenia i różne naprawdę głębokie problemy, ale kurczę, wiecie co? Powiem szczerze, że nie wyobrażam sobie tego, że można by tam pracować w przypadku. To jest fantastyczna szkoła, uwielbiam. Uwielbiam tam bywać, pracuję tam 3 dni, w 2 dni w tygodniu pracuję z ojcami. Generalnie o tym wam może opowiem innym razem. Co jeszcze? Tak więc nasz syn chodzi do takiej szkoły. Generalnie szkoły są profilowane pod względem tego, jaki jest ten autyzm. Są szkoły, gdzie tam głównie się wysyła dzieci z lżejszym autyzmem, nie wiem, mają autyzm i zespół Downa, albo mają też zespół Downa. Tak, żeby te, słuchajcie, o to chodzi, żeby te wszystkie dzieciaki w miarę ze sobą funkcjonowały. Rozumiecie? Żeby to było podobne, a nie, że macie dziecko, które jest bardzo, bardzo autystyczne i dziecko, które ma Aspergera i w jednej klasie na przykład by trafiło do jednej klasy. I to było, uważam, z mojej perspektywy bardzo, bardzo złe, bardzo niewygodne, bo chciałoby się prowadzić tą klasę w jakimś równym poziomie, w tym, żeby te dzieci otrzymywały i jedno, i drugie dziecko otrzymywało to, co jest najważniejsze dla nich, czyli żeby to podejście było bardzo scentralizowane, tak zwane, jak mówiłem wcześniej, child-centered approach. Dlatego szkoły są profilowane. Jeśli słuchajcie, jest dziecko gdzieś na granicy, zawsze można ciężko jest może od razu tak dziecko przesunąć, przełożyć do innej szkoły, ale generalnie, o, opowiem wam o tym, jak to wygląda właśnie. Dzięki temu, że szkoły są profilowane, my wybieraliśmy się do odwiedzenia paru szkół, które nam poradzili w przedszkolu, które nam poradził psycholog edukacyjny, ci wszyscy ludzie, którzy brali udział w pracy z Maxem. Słuchajcie, język sobie poparzyłem gorącą kawę. Nie zanudzam was? 15 osób. No, i co ja jeszcze miałem powiedzieć? Tak więc pojechaliśmy do paru szkół, zobaczyliśmy, przeszliśmy się. Później generalnie jest tak, że zbiera się, jak już mają, przyjeżdżają ci wszyscy ludzie do przedszkola i tak dalej, bo tutaj nie wiem, czy wiecie, dzieci idą do szkoły w wieku 5 lat. No nie jest tak jak w Polsce, że 7 lat. Tutaj dzieciaki idą do szkoły już 5-latki. Tak więc moja córka urodzona w 2012, teraz w sierpniu będzie szła do pierwszej klasy. Tak to wygląda. No, widać moje winyle. Moje książki. No, coś ty mów. Dzięki. Tak więc generalnie jest tak, że odwiedzasz szkoły, wybierasz sobie jakąś, która ci się podoba, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby dziecko trafiło do szkoły, która odpowiada najlepiej profilowi dziecka. Rozumiecie? To nie jest tak, że ja sobie wymyślę, że moje dziecko, mój Max, chciałby chodzić do szkoły tutaj niedaleko, bo jest blisko, bo jest fajna szkoła i fajnie wygląda z zewnątrz, ale jeśli to jest szkoła dla dzieci na końcu spektrum, na końcu tej tęczy, jak ja to mówię, no to niedobrze, żeby tam trafił, bo tam dzieci idą z innymi potrzebami, które mają inne potrzeby, inny jest input, czyli wkład w tą edukację dziecka. I jest tak, że te wszystkie informacje są zbierane i zbiera się panel właśnie tych wszystkich ludzi, plus tam ludzie, którzy gdzieś tam w urzędzie miasta są odpowiedzialni za edukację. Oni te wszystkie czytają i rozmawiają o tym, gdzie dane dziecko by pasowało. I to jest dla mnie fajne, bo jednak no, o tym, to jest to coś, o czym już mówiłem, że nie ma tak, że dziecko z lekkim autyzmem pójdzie do szkoły dla dzieci z cięższymi zaburzeniami i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, no, tak to wygląda. I oczywiście my daliśmy swoje preferencje, bo to jest oczywiste, że rodzic może wybrać szkołę, która mu się, nie wiem, podoba, która uważa, do której powinien syn czy córka pójść. Nam się, słuchajcie, udało, bo z racji tego, że no, my jesteśmy rozsądnymi rodzicami, obejrzeliśmy parę szkół i szkoła Maxa wyglądała na taką, gdzie są te dzieci gdzieś właśnie po środku i wpisaliśmy w tą całą aplikację. No i tak się stało, że akurat przyjęli nam do naszej szkoły Maxa, bo
bo do tej, której my wybraliśmy, bo akurat spełniał profilowo jakieś tam założenia, wymagania. Wiem, że no często jest tak, że słuchajcie, no, nabór do tych szkół jest co roku i czasami niestety statystycznie te statystyki, słuchajcie, rosną. Tych dzieci jest coraz więcej. Teraz będą budować kolejną nową szkołę, do której mogą przejść bodajże za 2 lata. Nasza szkoła ma być zdemolowana i ma być powiększona nowa szkoła w innym miejscu. Ma mieć też tak zwany behavior unit dla tych najtrudniejszych dzieci z różnymi ciężkimi zachowaniami, ze specjalistyczną kadrą. Jak to będzie wyglądało, to wam powiem za jakiś czas. Tak więc o wiele moich znajomych, którzy mają dzieci autystyczne, wybierało sobie szkoły, bo fajnie, bo blisko, ale no, jeśli dziecko tam nie pasuje, to jest szansa, duża szansa, że ten cały panel odrzuci i wyśle dziecko do innej szkoły. Tutaj akurat czy odległość nie jest problemem. Oczywiście, no nie wyrzucą ci na koniec miasta gdzieś tam dziecka, a z tych szkół jest całkiem sporo. Mają to już, nie wiem, 2 profile ogólnie, chyba szkół specjalnych jest, nie wiem, 6, może źle powiedziałem, że 2 profile, ale tak jest, że nasza jest jedna najtrudniejszych, są dwie takie średnie, dwie lżejsze. Jedna jest, jeśli dobrze pamiętam, nakierowana bardziej na medyczne, czyli dzieciaki mają tam opiekę medyczną, mają pielęgniarki i tak dalej, jeśli trzeba ich karmić tubami, prawda, przez rurki. Czy tak, no taka bardziej jest skierowana w pomoc medyczną, nie? Ta szkoła, że nawet w basenie są, basen jest przystosowany do wózków i tak dalej, całe wysięgniki, więc wiecie, to jest fajne, że generalnie pieniądze z naszych podatków, jakby nie patrzeć, tutaj idą na to, żeby nasze dzieci otrzymywały jak najlepsze warunki dla swoich potrzeb. I co jeszcze mogę wam powiedzieć? Co jeszcze mogę powiedzieć? Mówiłem wam o tym, jak wygląda mniej więcej diagnozowanie. Później do szkoły, jak to się wygląda. Miałem coś jeszcze na myśli, ale powiem wam szczerze, że nie pamiętam. Powiedziałem wam mniej więcej, jak to jest z finansami. Powiedzcie mi, co byście jeszcze chcieli wiedzieć, bo ja muszę sobie przypomnieć jedną rzecz ważną, o której chciałem wam powiedzieć i zapomniałem. Ja się napiję, wezmę sobie łykę kawy. Jak to w ogóle wygląda? Dobrze? Dobrze jest? 30 minut już gadam. Powiedziałem, że maksymalnie 30 minut, więc słuchajcie, nadgodziny wyrabiam, nie? No może wam trochę, nie wiem, opowiem o sobie, co? Chcielibyście, czy nie? Lubię mówić o sobie, nie? No, co jeszcze? Tak, szkoły profilowane, dzieci. A, no mówiłem, nie powiedziałem wam jedną rzecz, że to nie ma znaczenia, że dziecko jest gdzieś tam do szkoły, ma dalej, o tym chciałem powiedzieć. Bo tutaj z racji tego jest to odgórnie zaprojektowane, zaplanowane, że dzieci niepełnosprawne, chore, niepełnosprawne, przecinek, chore, żeby nie było, że nie, jedno i drugie, to no, są dowożone i odwożone ze szkoły, tak więc to nie ma problemu. Zapisałem sobie coś, żeby pamiętać, nie? Nie, żeby nie zapomnieć, pozytywnej reinforcement, żeby pamiętać. Tak więc to nie jest problem, bo dzieciaki tutaj ktoś napisał, Klaudia Dźmianko napisała, jak wygląda pomoc rodzicom dzieci z ASD. No generalnie to tam na początku mówię, jeśli chodzi o finanse. Są psycholodzy, jest wsparcie ogólnie, jest dużo, dużo, szczególnie powiem wam szczerze, dla mam, ale to chyba w każdym kraju jest ten problem, gdzie ojcowie, no dla ojców nie ma takich serwisów. Są grupy kawowe dla mam, są poranki z ciasteczkiem dla mam z dziećmi autystycznymi. Są psycholodzy, są jakieś tam rozmowy. No nie, jest tego od groma, są kluby mam i tak dalej. Nie jest to jakoś, no nie jest problem. Dla ojców już trochę mniej. Ja akurat jestem w takiej jednej organizacji, która nam pomaga, naszemu synowi. I oni organizują raz na miesiąc oficjalną wieczór ojców, słuchajcie, Dad's Night. No i co, no? Ojcowie się spotykają. Wypijają parę piwek, rozmawiają o wszystkim, tylko nie o autyzmie. Nie, żartuję, o autyzmie też rozmawiamy, ale to jest w mojej książce, nawet opisanej na blogu. Fajna sprawa, słuchajcie, bo człowiek może iść. Łączy nas, różni nas wszystko, łączy nas jedno, autyzm. I to jest fantastyczne, nie? Tutaj ktoś mi pisze, powiedz o organizacji zajęć w szkole. Generalnie zajęcia szkolne, o których mówię, każda szkoła jest inna w zasadzie. Opiera się na curriculum of excellence. My to robimy tak, że
Przychodzę rano do szkoły, przyjeżdżam do szkoły, dzieciaki przyjeżdżają o godzinie 9:00. No i jest plan dnia generalnie ułożony, nie? To jest wszystko ułożone przez na podstawie tego curriculum vitae extra, czyli wiadomo, no, musi być gimnastyka, musi być jakiś basen, akurat mam basen w szkole, musi być edukacja, musi być muzyka, musi być plastyka, i tak jak jest, to jest to. No, dzieciaki przyjeżdżają rano, nasza akurat klasa jest pieluchowana w większości, więc pieluchy jest tutu. Później, na przykład dzisiaj mieliśmy, no, lecimy zaraz na górę na muzykę, więc jest specjalistka od muzykoterapii, ona prowadzi zajęcia generalnie. Następnie co? Następnie, no to trwa jakiś czas. Ja jestem, słuchajcie, gościem, który nie ogarnia czasu za bardzo. W pół godziny 45 minut, później lecimy na dół i mamy pierwszy snack na przykład. Dzieciaki siedzą ze stoliku, jedzą sobie owoce i tak dalej. Przy tym używamy peksów, tudzież innej komunikacji alternatywnej, zależy oczywiście od potrzeb dzieci i tak dalej. No a później, dzisiaj było co na przykład? Dzisiaj było tak, że później po nasz timetable, czyli nasza całodzienna, jak to nazwać, rota, to też po brytyjsku, całodzienny plan dnia, o, wygląda tak, że później lecimy z dzieciakami na przykład na przerwę, nie? Czyli pół godzinki sobie siedzą na dworzu. Jeśli deszcz pada, staramy się generalnie wychodzić z dzieciakami w każdą pogodę. Kiedy deszcz pada, to ubieramy ich, wiecie, w gumofilce i nieprzemakalne kombinezony. I jeśli chodzi o pracę, jak tutaj Daria pyta, ja jestem asystentem nauczyciela i właśnie jestem po to, żeby być dla dzieci, żeby były bezpieczne, żeby pomagać im w tym wszystkim. Następnie wracamy sobie, mamy często, przepraszam, mamy pracę, work. Tak więc siadamy z dzieciakami jeden na jeden i wykonujemy pracę. W zależności od tego, jakie dziecko ma plan indywidualny, prawda, nie wiem, jednego uczysz liczyć, drugiego, który jest na innym poziomie, uczysz po prostu, żeby znalazł dwie te same rzeczy, że tak potocznie powiem, nie? Albo, nie wiem, korzystania z monet jednego uczysz, inne dziecko uczysz na przykład rozpoznawać, synchronizować kolory i takie, wiesz, no takie, to są tak szerokie, takie spektrum szerokie pracy generalnie. To wykonujemy też codziennie taką pracę. Później zazwyczaj jest, słuchajcie, chwila przerwy, mają dzieciaki na przykład albo choosing, czyli wybierają sobie coś, mają wielkie pudła z zabawkami, czy tam, nie wiem, mogą sobie wybrać, na przykład u nas chłopak jeden używa peksa, tak więc podchodzi, używa, nie wiem, baniek, chce bańki, dmucha mu bańki, chce, żeby mu włączył telewizor, jakiś YouTube, jakąś piosenkę na YouTube, tak to wygląda. Inny siedzi, składa sobie, zależnie od dnia tygodnia, składa sobie pociąg, tor, czasami idziemy do studia, tak zwane studio to jest pokój sensoryczny generalnie, wiecie, światło, wody, trzy te projektory, jeden na sufit, drugi na podłogę, reagują. Generalnie w szkole mamy taką właśnie salę, gdzie fajne jest to, że projektory reagują na dotyk podłogi generalnie, jak jest na przykład strumyk, to jest projekcja, prawda? Projekcja, 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 a jak dziecko dotknie, to się rozpływa, jakby to była prawdziwa woda, do tego zapachy, do tego światła, lampki. No taki sensoryczny room fantastyczny mamy w szkole. Mamy też playroom, mamy też ogromny softplay, czyli to wiecie, nie wiem, jak to się po polsku nazywa, nawet już jak macie małpogaje, jakieś tam dzieciaki skaczą. Musicie mi pomóc, kurczę, wpiszcie, jak się nazywa po polsku softplay, bo nie mam pojęcia. Tak więc, no i później lunchik, zabieramy dzieci na salę. No oczywiście staramy się, żeby dzieci były niezależne, więc independent, i żeby wiodły te wszystkie role, czyli nie jest tak, że ja dziecko ciągam za rękę, tylko idziemy, dajemy im narzędzia, wiecie, jeśli chodzi o cały dzień narzędzie do tego, żeby te dzieci miały przede wszystkim naszą. My mają w nas wsparcie, a nie my robimy rzeczy dla nich. Często rodzice się często bardzo, bardzo mylą w takich rzeczach, gdy starają się z dziecka autystycznego, niepełnosprawnego, chorego, starają się wyręczyć to dziecko. Ja uważam, że to jest bardzo niemądre, bo tworzymy wtedy właśnie takich inwalidów, jak to się mówi. Witam Katarzyna. Tak więc, no, idziemy na lunch. Dzieciaki sobie wybierają, co chcą ze stołówki na lunch. Czasami to jedzenie lata, trzeba się uników robić, wiadomo. Później wracamy do klasy.
kolejna toaleta, ząbki i tak dalej, to jest 11.30. Później właśnie mamy chwilę, w zależności od dnia, bo dzieciaki, w zasadzie zawsze jest tak, że dzieciaki mają chwilę dla siebie, robią co im się podoba generalnie, wybierają swoje zajęcia, wybierają swoje rzeczy do roboty. Później idziemy znowu na dwór i różnie to jest, słuchajcie, czasami mamy baseny jeszcze, czasami mamy autobus, dwa razy w tygodniu mamy autobus, gdzie jedziemy na godzinkę na miasto, do parku, jedziemy na zakupy do supermarketu, bo wiadomo, że niepełnosprawni są wśród nas i mają korzystać tak samo z życia jak wszyscy inni. Więc to tak wygląda, jedziemy na zakupy, na przykład jeśli mamy jakiś 3-miesięczny temat tematyczny, masz umyślany temat, że nie wiem, będziemy uczyć się zakupów i mamy też w temacie ogrodnictwo, no to możemy upiec dwie pieczenie na ogniu, pojechaliśmy raz do sklepu ogrodniczego, zrobiliśmy zakupy, słuchajcie, po czym, oczywiście to rozłożone w czasie, zrobiliśmy zdjęcia tych obiektów, zrobiliśmy zdjęcia pana sprzedawcy, później wycięliśmy takiego samego pana sprzedawcy z kartonu, powiesiliśmy na ścianie, zrobiliśmy, no to wszystko jest tak fajnie połączone, później uczyliśmy się na, wycięliśmy, na, położyliśmy nasze dzieciaki, nie położyliśmy, wycięliśmy nasze podobizny obwody, że tak powiem, przykleiliśmy ubrania, no i też tu się uczyliśmy, to wiecie, spodnie i tak dalej, kolory, wszystko, no wachlarz ogromne możliwości do wprowadzenia umiejętności dla dziecka. A później, wiadomo, kupiliśmy w tym ogrodniczym nasiona, sadziliśmy, wyrosła z tego fasolka i tak dalej, oczywiście to tak opowiadam wam bardzo pokrótce, bo to zajmuje czas, nie zrobiliśmy tego jednego dnia, tylko to są tematy, wiecie, co tygodniowe, codzienne, nie? Tak więc tak to wygląda. Tak. No, tak więc to pokrótce wam opowiedziałem, no 40 minut, słuchajcie. Widzę, że tutaj są jakieś pytania. Czy możesz powiedzieć, jak wygląda życie dorastających i dorosłych z ASD? Dzieci kiedyś dorosną, rzadko się o tym mówi. Co dalej? Co dalej? No, ja jestem bardzo spokojny, jeśli chodzi o mojego syna Maksymiliana, gdyż, ponieważ tutaj są... No ja pracowałem, słuchajcie, przez 3 lata z dorosłymi autystami, nie tylko, generalnie pracowałem byłem tak zwanym support workerem, czyli pomocą, wsparciem takiej dorosłej osoby. Często jest tak, że dorosłe osoby niepełnosprawne otrzymują od państwa mieszkanie z urzędu, w sensie mieszkają w nim, państwo je opłaca po prostu. Ja pracowałem z ludźmi, którzy potrzebowali czasami 2 godzin tygodniowo opieki, nie opieki, pomocy, źle, wsparcia, a teraz pracowałem z takimi, którzy, dorosłymi, którzy potrzebowali wsparcia 24 godziny na dobę, nie mogli mieszkać sami z racji tego, że stanowili zbyt duże zagrożenie. Dla siebie tak naprawdę, bo wiadomo, mogli zalać łazienkę, podpalić mieszkanie i tak dalej, i tak dalej. Tak, wszystko przebiega w języku angielskim, no, oczywiście, jeśli jest osoba z Polski, bo mamy takie dzieci, no to zazwyczaj zatrudnia się osobę, która gdzieś tam ma ten język, czy jest przez jakiś czas tłumacz. Tak więc to nie jest żadny problem. Tak więc wracając do dorosłych, tak, dorośli mogą mieć swoje mieszkania, państwo zapewnia z naszych podatków opiekę właśnie. No i no, tak jak ja wam powiem, mam o jednym kliencie, z którym pracowałem, uwielbiam tego starszego pana, 70 lat, bystry, wspaniałe poczucie humoru, autyzm. No ale taki, że słuchajcie, no już i wiek nie ten i też jednak ten autyzm całkiem głęboki, ale no tyle o ile, wspaniały człowiek, jeśli chodzi o sense of humor, czyli humor. Tak więc no tak, mieszka sobie w mieszkanku dwupokojowym, przepraszam, dwusypialniowym, tutaj się liczy two bedroom jako 2 sypialnie. Ma 3 pokoje, łazienkę, kuchnię, no i 1 pokój jest dla staffu, czyli dla nas, dla pracowników, ma swoją sypialnię i salon. No i ja pracowałem jako support worker i moim obowiązkiem było pomagać mu, wspierać go, sprawiać, żeby jego życie było tak samo fajne jak życie przeciętnego Kowalskiego, czy Smitha, tutaj jakbym powiedział. Czyli no, przyjeżdżałem często rano, kolegę zmieniałem, on na nocki się pracowało, spaliśmy u niego, generalnie od 11 do 7 rano, od 11 wieczoru do 7 rano my spaliśmy, on też miał spać. Rano przyjeżdżałem na przykład o 7, opowiem jak moja zmiana wyglądała, ja wpadałem do niego na chatę generalnie, on czasami spał, czasami już nie spał,
różnie to było, tak więc no, papierkowa robota, jakiś tam kawę zrobiłem sobie jemu. Zapytałem, co chce na śniadanie, zapytałem, czy słuchajcie, no, czy w czymś mu pomóc, często więc to robił sam sobie śniadanie, czasami nie prosił, czy ja bym mógł. Oczywiście, to, słuchajcie, to jest takie wiecie, no, w takich zasadach różnych. Pracujemy razem, ale też się znamy. I później, wiecie, oni mają na przykład, przychodzą do pracy, czy potrzebują wsparcia, żeby gdzieś poszedł, pójść do lekarza, to idziesz z nim. Upewniasz się, że no słuchajcie, no, jakby nie ukrywając, ci dorośli, z którymi pracowałem, byli bardzo, bardzo ogromnie narażeni na to, że mógł ktoś ich wykorzystać i tak dalej, nie mieli umiejętności żadnych, nie mieli, słuchajcie, no, serce na dłoni, wspaniali ludzie, ale w zasadzie tego autyzmu byli tacy, że byliby gotów pewnie pójść za każdym obcym człowiekiem, jakby ktoś mi powiedział, chodź, pójdziemy, wiesz, to wiecie jak to jest, to postrzeganie społeczne świata na innym całkiem poziomie. Tak więc to no, ja jeździłem z nim. Nie wiem, do pracy jeździliśmy, pracował jako sprzątał uniwersytet. Tak więc tutaj też jest to fajne, że starają się władze aktywizować zawodowo generalnie dorosłych autystów, nie tylko, bo mówimy tu o niepełnosprawnych i chorych ludziach na różne choroby i różne niepełnosprawności. Zaznaczam, autyzm to jest choroba. Tak więc no, wracaliśmy, nie wiem, o 15 z pracy, szliśmy po raz na zakupy. Pytałem się go, co akurat on nie zbyt potrafił gotować, może nie tyle, co nie potrafił, ale by to bardzo było niebezpieczne dla niego z racji wieku i w ogóle miał problemy z postawą i też, tak więc no, ale no pytaliśmy, rozmawialiśmy i to było tak, że gotowaliśmy obiad razem dla siebie, dla niego jedliśmy razem obiad. Często, słuchajcie, w sobotę wyjeżdżaliśmy do pubu, gdzie się spotykaliśmy, jak to się u nas mówi, service users, czyli z kimś, kto używa naszego serwisu, czyli z klientami. Było często nas 6 osób, czyli 3 klientów i 3 opiekunów wspierających. I słuchajcie, siedzieliśmy sobie w pubie. Oni sobie tam wedle życzeń zamawiali piwo, czy co tam chcieli. My piliśmy soki, bo wiadomo, jesteśmy w pracy, jemy wspólnie obiad w restauracji. No, szliśmy później na dyskotekę. Taką, słuchajcie, fajną dyskotekę organizowaną przez fundację, do której przychodzą opiekunowie, gdzie ludzie niepełnosprawni i tak dalej. To słuchajcie, to jest dostępne już od 16 roku, już 18 w zasadzie, czy nawet 16. Ja się nie martwię, że na przykład, nie wiem, mój syn będzie ze mną mieszkał do końca mojego życia, chociaż nie miałbym z tym problemu, nie? Ale uważam, że czy moja neurotypowa córka, czy mój autystyczny syn zasługują na to, żeby wieść niezależne życie, słuchajcie. I żeby żyli własnym życiem. Nie? I ja bym chciał żyć własnym życiem w przyszłości, dalej pisać książki i tak dalej. No, rozumiecie. Nie ma się czego bać. Jestem naprawdę pełen optymizmu. Tak więc no, ja przyjeżdżałem później z nim do domu o 21 czy 22. Pomagałem ewentualnie mu w prysznicu czy coś tam. I słuchajcie, no co, no rano wstawałem, przychodziła kolejna osoba, tak więc. No, są na to pieniądze, na szczęście. Jeszcze są, bo różnie to może być. I tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam przybliżyłem troszeczkę te wszystkie rzeczy. Jakie macie jeszcze tutaj pytanka, kochani? Nie wiem, czy odpowiedziałem chyba na większość pytań. Co mi powiecie? Co mi powiecie? No, to może ja będę powoli już kończył. Słuchajcie. No to co, no na koniec może walnę sobie jakąś autopromocję, nie? Chciałbym serdecznie Wam wszystkim podziękować za to, że byliście. I co jeszcze, co jeszcze? No, chciałbym Wam zaprosić na mojego bloga na stronie www.słowona.pl. Znajdziecie. Strona będzie niebawem w przebudowie. Szykują się naprawdę fajne zmiany. Będzie wyglądała bardziej profesjonalnie i bardziej będziemy się do tego wszystkiego przykładać. Zacząłem drugą książkę pisać, a to moja pierwsza książka, słuchajcie. Słowna Nikodem Sadłowski. Książka bardzo, bardzo bliska mojemu sercu. W zasadzie, no, uczucie jak na dłoni. Moje własne emocje jak na dłoni. Jest to książka napisana z perspektywy ojca, z perspektywy przede wszystkim ojca. Jest może troszeczkę w niej o pedagogu, o doświadczeniach i moich rock'n'rollowych. Tak więc, no co, jak będziecie mieli ochotę zakupić tą książkę, słuchajcie,
to zapraszam Was do wydawnictwa Harmonia. Zresztą w internecie znajdziecie tą książkę w wielu, wielu, na Allegro i tak dalej. Ceny są od 13 zł do 23, które kosztuje u wydawcy. Nie ma dla mnie znaczenia, gdzie kupicie tą książkę. Zresztą, wiecie, nie musicie kupować nic. No, ale słuchajcie, no, chciałbym Was serdecznie podziękować. Zapraszam serdecznie na bloga. I mam jedno pytanie ja. Jak było generalnie? W zasadzie dwa pytania. Ja mam takie pytanie do ojców. Michał na przykład, Kurek. Ja poszukuję jakiegoś ojca, może dwóch, może trzech, którzy by chcieli raz na jakiś czas napisać posta na blogu moim. Bo fajnie by było widzieć innych ojców, aktywizować innych ojców o czymkolwiek. Jak wiecie, ja jestem, że tak powiem, nazwany rock'n'rollowy autyzm, ale nie piszę tylko o autyzmie i nie chcę pisać tylko o autyzmie, bo życie jest tak wspaniałe, tak szerokie, że zresztą pokazuje, życie pokazuje, słuchajcie, jak się wszystko zmienia, jak tematy przychodzą do pisania same. Teraz będę pisał książkę, zacząłem już pisać de facto książkę. Chciałbym zrobić taki, słuchajcie, poradnik, uwaga, uwaga, z perspektywy ojca, poradnik, może nie tyle co poradnik, co księgę jakąś taką, poradnik może, jednak, nie wiem, z perspektywy rozwodzącego się ojca, poradnik survivalowy, wiecie, kurde, co robić, czego nie robić, a może i ze skupieniem na przede wszystkim na dzieci, bo ja sobie obiecałem, że po oczywiście pracy zawodowej i zapewnianiu sobie mieszkania, żywności i takich rzeczy, bo na to zarabiamy na to wszyscy chodzimy do pracy, żeby mieć na prąd, na światło, gdzie mieszkać i co jeść, to pierwszą, najważniejszą rzeczą dla mnie będą te oto dwa tam diabełki moje. I słuchajcie, świetnie mi się to udaje i wiele przemyśleń, wiele fajnych rzeczy wychodzi w trakcie i taki, słuchajcie, survival book ojca rozwodnika. Może to brzmi dosyć ostro, ale to nie będzie takie ostre, chociaż znając mój język, to parę faków pewnie też poleci, nie? Tak więc co, kochani? 50 minut, słuchajcie, kurczę, para, miałem nadzieję, że pogadam z wami maksymalnie 30 minut, a lecę. Dziękuję wszystkim, kochani. Jeśli macie jakieś pytania, to szybciutko zadajcie. Jeśli nie macie jakichś żadnych pytań, odwiedzajcie, szerujcie. Wiecie, dla mnie to jest troszeczkę nowa sytuacja, zostać poproszony o takie gadanie bez wywiadu, bez osoby prowadzącej. Mam nadzieję, że słuchało mnie się w miarę znośnie. Dziękuję, Barbaro. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do wchodzenia na słowo na apel i do czytania, dzielenia się swoimi opiniami. Pożyczajcie sobie, nie kradnijcie sobie, pożyczajcie sobie książki, wysyłajcie generalnie, nie musicie kupować. Możecie jedną kupić na 100 osób nawet. Będę szczęśliwy, jeśli będziecie czytać tą książkę. Serdecznie pozdrawiam. A mówił do Was Nikodem Sadłowski, czyli rock'n'rollowy autyzm tata. Wspaniałego wieczoru. Hej!